Zatem. O, nawet Lulu odezwał. Fantastycznie. Dzień dobry. Takie przedstawienie mi zrobiłeś jak na zawodach. Nie miałem jeszcze. Nawet jak wygrywałem Mistrzostwa Świata, to nigdy tak nie przedstawiam. No, słuchaj, wiesz, o cennych ludziach warto mówić. Wiesz co, na takie trzy bloki to podzieliłem. Okay. Warto chyba rozpocząć od sportu, bo to jest najbardziej takie emocjonujące. Potem od przejdziemy do. Się zaczęło. To, co robię teraz, nie byłoby tego bez sportu. No więc właśnie, to w takim razie powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś sportowcem? Dlaczego? No bo nie wszyscy są sportowcami. Niektórzy się męczą, niektórzy po jednym treningu mają dosyć, tak, robią te takie noworoczne postanowienia i drugiego z nich rezygnują. Stycznia. Determinacja, upór i cel. To takie najważniejsze rzeczy, które miałem zawsze w głowie, jak chciałem uprawiać sport. Tak naprawdę sport towarzyszył mi w całym moim życiu gdzieś tak mniej więcej od 15 roku życia. Czyli szkoła sportowa, tutaj przy gdańskim AWF-ie, już nieistniejąca, 11 LO sportowe, gdzie najpierw zacząłem pierwszą szkołę, pierwszą klasę, to byłem w klasie pływackiej. Trenowałem pływanie, było to zbyt ciężkie, nie wytrzymałem tempa ilości treningów. Później byłem w klasie, gdzie było bieganie, więc biegi długodystansowe, ale w pewnym momencie w moim życiu pojawia się kolarstwo górskie, czyli próbuję różnych rzeczy. Pojawia się speleologia, łaczenie po jaskiniach ze sprzętem alpinistycznym, pojawia się wspinaczka. Zaczynam w wieku lat 20 pracować, chyba nawet 19, przy Monarze i przy Mrowisku, czyli z ludźmi uzależnionymi, jako taki lider grup, gdzie prowadzę zajęcia, jestem jednym z prowadzących zajęcia z młodzieżą. I ten sport towarzyszy mi całe życie. Czyli cały czas lubię wyzwania, adrenalinę, próbuję różnych dyscyplin sportowych. Przy niektórych zostaję na dłużej, jak na przykład przy wspinaczce, bo firmę alpinistyczną prowadzę do 2009 roku, gdzie od to zaraz do tego przejdziemy. Dobrze, aha. Ale jeszcze chcę Ci powiedzieć, że w tym czasie, do 2009 roku, oprócz pracy takiej jako wspinacz, cały czas oprócz pracy alpinistycznej, cały czas w moim życiu jest sport. I w pewnym momencie pojawia się w moim życiu pies. Mhm. Zupełnie przypadkowo. Bo oczywiście, mieszkając z rodzicami, zawsze oni mieli psy. Czyli był jakiś tam Azor, z którym trzeba było być na spacer. Pamiętam, jak rodzice mi mówili. Pamiętaj, Igor, jak wrócisz ze szkoły, to z psem na spacer. Mhm. Musisz wyjść. To nie zawsze było przyjemne, ale nauczyłem się odbycia ze zwierzętami, z psami. W wieku 20 lat mniej więcej kupuję z moją dziewczyną Agnieszką wtedy, razem mieszkamy na Kawalerce w Gdańsku, psa husky z ogłoszenia. I to był pomysł tak szalony, jak siedzieliśmy, pamiętam, w górach na jakimś obozie wspinaczkowym. Mówię do Agnieszki, chodź kupmy sobie psa. Dobrze. Jakiego? No, nie wiem. Ogłoszenie, anonse. Popularny wtedy, nie było internetu jeszcze tak popularnego. Gazeta anonse, ogłoszenia, czytamy, patrz, husky, biały, 100 zł. O, super. No to jedziemy. I w ten sposób... A nie były chyba zbyt popularne. Nie, i w ten sposób wpada w ręce pies. No to tym psem trzeba się zająć. A że ja jestem aktywny, uprawiam sport, no to zacząłem czytać o tej rasie. Okej, husky, no to były kiedyś psy zaprzęgowe, no to trzeba coś tego psa aktywnie ruszyć. Więc biegam z mierzy na rowerze i krok po kroku uczę się więcej o psach, uczę się więcej o sporcie, jakim zaczyna mnie wtedy interesować, czyli wyścigi psich zaprzęgów. Poznaję ludzi, którzy to robią amatorsko. I w dużym skrócie, 2 lata później są 2 psy, 3 lata później jest mieszkanie dwupokojowe, 4 lata później, bo kawalerka nie starcza, 4 lata później są 4 psy, ja mówię, to jest nienormalne, jak można z 4 psami w bloku mieszkać? Dobrze, że w Oliwii mieszkamy blisko do lasu i na treningi. I 2005 rok, dom na wsi, wynajęto, oczywiście nie było kasy, żeby kupić swój, więc wynajęty dom na wsi i zaczynam trenować sport zaprzęgowy coraz intensywniej. To wiesz co, to ja tutaj się Ciebie zapytam o to, bo jak Abelard Giza kiedyś Cię przedstawiał, to powiedział, że jesteś wielokrotnym mistrzem świata psich zaprzęgów. I powiedział, że to trochę brzmi tak, jak mistrz świata w jeżdżeniu tramwajem. Ale jak wziąłeś go na trening, to on już przestał tak gadać, prawda? No wiesz, ja jestem dalej w oczach Abelarda najbliżej stojącym kibicem. Krzyczącym do moich psów szybciej, szybciej. Ale co to za dyscyplina w ogóle to jest? Skąd to się wziął? Sport zaprzęgowy nie jest absolutnie niczym nowym. Praca człowieka ze zwierzętami sięga około 10 tysięcy lat wstecz. Tyle najstarsze odkrycia archeologiczne mówią o pracy człowieka z psem jako psem zaprzęgowym. Wiadomo, przez tysiące lat pies był traktowany jako tryb w maszynie służący do transportu. Po prostu. Bardzo często stanowił pokarm dla innych psów zaprzęgu, pokarm dla również samego człowieka, który się poruszał. Czyli był maszyną wykorzystywaną do pracy.
Pierwsze wyścigi psi zaprzęgów zaczęły być realizowane na początku XX wieku w północnej Ameryce. I ten stereotyp medialny, o którym my teraz mówimy, który nam się jest przekazywany w filmach hollywoodzkich, pies rasy husky z błękitnymi oczami czy jakieś malamuty, to jest tylko i wyłącznie stereotyp medialny, który jest powielany. I faktycznie 100 lat temu, 200 lat temu i 1000 lat temu psy podobne do husky i malamutów pracowały na dalekiej północy jako takie wolno ssące diesle. Aha. Wyobraźcie sobie, Golf 1, 1.6 diesel, spalanie 4 litry, wszędzie dojedzie, jest bardzo ekonomiczny. I takie są właśnie psy północne. 200 km dziennie, truchtając przez śnieg, jak dostanie jeść raz na 3 dni, nic mu nie będzie, ekonomia organizmu pozwala przetrwać, może spać w śniegu przy minus 70? Może. Współczesne psy zaprzęgowe, jakbyście zobaczyli moje, nie wiedziałem dzisiaj, żebyśmy tutaj mogli opanować, bo ale, nie wiem, czy ale mamy godnego reprezentanta Lulusia tam. On no też... jakiś procent z moich psów również jest w Lulusiu. W każdym bądź razie moje współczesne psy zaprzęgowe, nie tylko moje, w ogóle współczesne psy sportowe w zaprzęgach, są to mieszanki, może nie wyprodukowane to złe słowo, wyhodowane przez Norwegów w latach 80. mniej więcej, na bazie psów myśliwskich. Hartów, wyżłów, pointnerów. Ten typ psa określany jest mianem Greyster. Nie jest to rasa. Żaden związek kynologiczny tego nie uznaje, bo dla nas nie jest istotne, jak ten pies wygląda. Czy ma uszy takie, czy takie, czy sterczące. Jego cechy i predyspozycje psychofizyczne mówią o tym, jak będzie pracował. Mhm. Czyli nasz pies współczesny zaprzęgowy to nie jest Golf 1. To jest Porsche Biturbo. Chude, wysokie, zero tkanki tłuszczowej, żebra na wierzchu, potężna masa mięśniowa, taki krótki włos. I ten zaprzęg porusza się ze mną z prędkością 50 km na godzinę. Ale przez 10-15 km. Spać w śniegu nie może, bo zamarznie. Nie może jeść raz na 3 dni, bo padnie. Jedzą 3 razy dziennie moje psy. W okresie zimowym, w letnim 2 razy dziennie. Każdy z nich pochłania około 3 kg pożywienia. Jest totalnie nieekonomiczne. Teraz nie wyobrażam sobie takiego psa z takich psów na wyprawie. Jedźmy przez Alaskę. Mam takich 18 psów. Ile ton jedzenia musiało wyciągnąć? I jeszcze musiały biec w tak długim dystansie i spać w kurtkach, po prostu w ubrankach, bo by zamarzły. W Kanadzie w 2009 roku, jak byłem na pierwszym wyścigu w Ameryce Północnej, temperatura spadała do minus 50. To jest tak zimno, że moje psy się 3 dni aklimatyzowały, ja również w tej temperaturze. Natomiast tak te psy biegały w tej temperaturze, bo wyścig trwa 20 minut, 25, jeden etap. Więc organizm psa, nasza temperatura ciała 36,6 stopnia. Normalna temperatura ciała psa 39. W trakcie wyścigu 41-42 stopnie. Temperatura ciała psa. Po wyścigu temperatura spada znowu do 39. Więc te organizmy biegną bez absolutnie żadnych butów, żadnych czapek, żadnych kurtek. Ten pies biegnie przy tych minus 40, minus 50 nieodkryty, bo się nie przegrzeje. Bo największym zagrożeniem dla psa sportowego jest przegrzanie organizmu. Okej. Okay. No właśnie się chciałem spytać, czy te psy się męczą, bo wiesz, no bo jak biegną przez tyle kilometrów, no to tak aż trudno patrzeć na to. No, męczą się to potwornie. Nie? Potwornie są zmęczone i kochają to zmęczenie, bo to tak samo jak my. Ja nie wiem, te osoby, które kochają sport, uwielbiają się zmęczyć. Wybuch endorfin, tak? Zmęczenie, przyjemność samego ruchu i to samo jest u psów. Zresztą wilk, poprzednik psa, jest zwierzęciem najbardziej wydajnym i ekonomicznym w biegu. Nie ma, są oczywiście zwierzęta szybsze, są silniejsze, ale nikt nie ma bardziej ekonomicznego organizmu do biegania niż wilk, czyli protoplasta psów. A powiedz mi, czy animalsi się z tobą nie próbowali jakoś z tobą dyskutować, że tym psom dzieje się krzywda, że ty się znęcasz nad nimi i że tak nie można? Wiesz co, nie, dlatego że w animalsach są osoby mądre, po prostu. Bo najczęściej wychodzi jakikolwiek hejt, jakikolwiek niezrozumienie wychodzi z braku wiedzy. Więc jeśli tą wiedzę zdobędziemy, zrozumiemy temat, to stwierdzimy, że sport zaprzęgowy to jest tylko i wyłącznie ruch dla psa. Ruch powielany tak naprawdę dla większości psów. Oczywiście pewne rasy są do tego predysponowane, to nie można zapiąć Lulusia, tak? Do zaprzęgu albo jamnika. Są tak jak z ludźmi. Niektórzy mają budowę ciała do sprintu, inni do maratonu, a niektórzy do podnoszenia ciężarów. Tak samo jest ze zwierzętami. Moje psy są bardzo chude, wysokie, na długich łapach. Bardzo wydajne. Zresztą a propos wydajności tych psów, wydolności tych psów tlenowej, to mamy badania systematyczne dla naszych psiaków. Również kiedyś były badania w Norwegii wydolnościowe robione. To jest taki parametr VO2 max, mówiący o maksymalnym pułapie tlenowym, jaki organizm jest w stanie wytworzyć w trakcie wysiłku. Powiedzmy, ja w szczycie swojej formy miałem ten parametr na poziomie 75,
to świadczy o takim przygotowaniu moim kondycyjnym olimpijskim, bo ten sport jest tak samo męczący dla człowieka, nawet bardziej. A moje psy miały parametr na wysokości 240. Gdzie Lance Armstrong na koksie miał 90, tak? A moje psy, generalnie pies jest przygotowany genetycznie do sportu, dużo i do wysiłku dużo lepiej niż człowiek. Bardziej wytrzymały, szybciej się regeneruje, ma lepszy refleks. Więc zawsze najsłabszym ogniwem w sporcie zaprzęgowym jest człowiek. Więc ja robię wszystko, co mogę, mam teraz 45 lat, od dzieciaka trenuję, cały czas trzymam swoją formę jak na najwyższym poziomie, żeby moje psy odciążać. Bo tu mówimy o składaniu się w saniach, w zakrętach. Bo ten sport zaprzęgowy to nie tylko wyścigi na śniegu, na saniach. To kiedy tego śniegu nie ma, przechodzimy na koła. Albo wózki kołowe, albo również rower górski, kiedy pracuje z nami tylko jeden pies. Prędkość 50 na godzinę. No właśnie chciałem się spytać, jaka prędkość? 50 na godzinę. Średnia prędkość przejazdu 40, prędkości maksymalne 50 na dystansie od 5 do 15 km. A dużo wypadków jest podczas tego? No ja byłem połamany już kilkakrotnie, a przez te 20 lat moje psy, jeden sobie zerwał paznokieć, drugi 3 razy naderwał opuszkę. To są takie urazy, rozumiesz? Że to przeważnie jest tak, że jak ja leżę, to te psy się z tyłu przynajmniej odwracają tak. Ja sobie tak myślę, se patrzę, Boże, ta ofiara znowu leży, nie? Bo to ja nie mam czterech łap, one mają cztery łapy, mają niesamowity refleks. One wchodzą w zakręt, nie zawsze ja się zmieszczę, więc to jest ten problem. Aha. Tak chciałem się spytać Ciebie o sukcesy, bo ciężko trenujesz, również Twoje psy ciężko trenują. Jakie wyrzeczenia musiałeś ponieść w ogóle? Z czego musiałeś zrezygnować, żeby zająć się tym? Czemu zrezygnowałeś z kolarstwa, czemu zrezygnowałeś z innych rzeczy? Wiesz, kolarstwo jest cały czas na przykład dla mnie podstawą treningową, kondycyjną. Rower górski jest najlepszym narzędziem do trenowania siebie i moich psów. Obycie z kołami, obycie z terenem, obycie z jednym psem. No więc ja kolarstwo rozumiem, ale, cały ale to czas... To jest trening, tak? Oczywiście. A nie sukcesy w tym obszarze. W sporcie zaprzęgowym jest jedna cecha. Jeśli człowiek jest empatyczny i rozumie zwierzęta, to jest jedna rzecz, której zmienić się nie da. Rower możemy schować do piwnicy na zimę, bo jest zimno. Psa nie. Pies żyje lat 15. 10 lat przy dobrych wiatrach, 10 lat jest w stanie z nami intensywnie pracować. Tak, czyli te psy biega 10 lat. Tak, te psy żyją dłużej i lepiej niż przeciętny burek w bloku, ponieważ mają więcej ruchu, mają więcej badań, bo muszą mieć te badania i są doskonale żywione. To chyba tak jak z ludźmi, nie? Że jak się bada, dobrze się ćwiczy. Ćwiczy, to jest jakoś tak lepiej, nie? To się dłużej żyje chyba. Tak samo jest ze zwierzętami. No i wiesz, ja jestem skazany na te psy z jednej strony, bo mam na tyle dużo empatii, że wiem, że one chcą ze mną pracować, one kochają to. Dam wam przykład. Ja wezmę do ręki na dworzu, inaczej, wyjdę z domu, bo moje psy mieszkają na dworzu, mają swoje duże wybiegi, ocieplane budy, kojce, żyją swobodnie na dużym wybiegu. Jak wyjdę na podwórko w stroju treningowym, to jest pozamiatane. Skaczą na wysokość płotu na 2 metry, wszystkie, drą japy, krzyczą. Ja znowu popełniłem błąd, bo nie chciałem z nimi iść na trening, tylko sam chciałem iść na trening w tym czasie, na przykład biegowy czy kolarski, ale muszę do garażu pójść po rower. To w przebraniu musisz wychodzić. Ja wychodzę w dżinsach po rower, one tak patrzą, łupią tam jednym okiem, a dobra, okej, okay, chyba nie ma treningu. A jak pójdę już w stroju, no to jeśli lampka mi zapala, aha, będzie trening. To tak chcą pracować. I to nie ma większego znaczenia, czy ze mną, czy z tobą. Wiesz co, tak się słucham ciebie i coś mi się wydaje, że jeżeli pracowałbyś w korporacji, to chyba nie mógłbyś... Nie pracowałbym się w korporacji. Okej, dobra. Ale wiesz, tak myślę sobie, że takie pasje, które ludzie mają, bardzo często są powiązane z byciem, znaczy z posiadaniem umysłu przedsiębiorczego, czyli z byciem przedsiębiorcą. I teraz powiedz mi, jak ty łączysz bycie przedsiębiorcą, czyli w swoją markę, na przykład Tracker, czyli biznes ze sportem. Podejmowanie ryzyka. No to lubię, tak? Nie zawsze wiem, jak to się skończy, ale mam jakiś plan zawsze jest założony. 2009 rok, bo mówiłem wcześniej, mieszkam już na wsi w wynajętym domu i chcę lecieć na Mistrzostwa Świata do Kanady. Nigdy żaden Polak nie poleciał na Mistrzostwa Świata ze swoim psim zaprzęgiem na kontynent amerykański. No to trzeba polecieć, ale za co? Transport psów, logistyka, transport wszystkiego jest potwornie drogie. No co zrobimy? Stwierdzamy z mojego gniecha, no to trzeba sprzedać tą kawalerkę, którą mamy. No to sprzedajemy kawalerkę, kasy starczy na trochę sprzętu i na dwa wyścigi w Kanadzie. Pierwsze mistrzostwa przegrywam totalnie, klapa, bo oszczędzam kasę, słuchajcie. Startowałem w tak zwanej czwórce zaprzęgowej, żałowałem kasy na piątego psa, miałem więcej psów, ale transporty są drogie. Więc mówię, wezmę cztery, będzie dobrze. Pies kaleczy sobie łapę przed startem, nie biegnie, startuje w trójce zaprzęgowej. Czyli mam jednego psa mniej niż cała moja konkurencja.
Przegrywam. Jestem 11. Tak dobry wynik, ale nie mam szans walki o żaden tytuł. Kasy już nie ma. Wracam do domu z podkoloną kolonem, ogonem. Rok później startuję jeszcze raz i wracam z dwoma złotymi medalami. Zadziałało? Zadziałało. Kasy nie ma. Wracam do Polski, Ministerstwo Sportu wręcza mi dyplom i za wybitne osiągnięcia sportowe i 960 zł brutto nagrody finansowej. Motywuje niesamowicie. 2011 rok, wygrywam kolejne Mistrzostwa Świata w Norwegii. Tam król Norwegii wręcza mi medale. Wtedy, pamiętam, dostaję nagrodę niewyobrażalnie wysoką, 4000 brutto od Ministerstwa Sportu. Złotych. Tak. Rok później spotykam się z Norwegiem, który mówi tak. Tak se gadamy. Ile dostałeś kasy? Ja mówię 4000. A on mówi, ja też. A on mówi, euro. Miesięcznie, co 2 lata. A ja mówię, ty byłeś drugi. A on mówi, ja jestem z Norwegii. No to były takie różnice, nie? Niesamowite historia. Więc wygrywam, ale nic z tego nie mam. W naszym sporcie nie ma pieniędzy, słuchajcie. To jest medal, jest tytuł, jest uznanie, ale musiałem coś wymyślić, żeby wokół tego pracować. 2009 rok, ja już nie mam czasu na prowadzenie firmy alpinistycznej. Oddaję ją bratu. Firma działa do dzisiaj. Mój brat świetnie ją prowadzi. Ale nie mam czasu już na wspinaczkę, na alpinistykę, na szkolenia. Więc ryzyko. Co robimy? Ok, tworzę markę. Tracker. Związany z psami. Zaczynam projektować sprzęt do wyścigów. Pojedyncze sztuki. Ale na nim wygrywam. Wygrywam na tym sprzęcie? Ludzie chcą kupić, więc okej, działa. Więc działa. Zaczynają ludzie kupować ode mnie sprzęt. Zdobywam kolejne tytuły, bo tak od 2009 roku to cały czas, do dnia dzisiejszego cały czas jestem na podium. Czasami wygram, czasami przegram, ale generalnie cały czas ta pierwsza, trójka, piątka, medale się łapie. Więc ludzie wiedzą, że jestem skuteczny i dobry w swoim sporcie, więc chcą ode mnie szkoleń. Więc zaczynam organizować obozy treningowe, szkolenia. Szkole zawodników, szkole psy. Jeżdżę po całym świecie ze szkoleniami. Od Rosji po Teneryfę, tak dobrze słyszysz, po Teneryfę. Również tam szkoliłem zawodników w sporcie zaprzęgowym, oczywiście w warunkach bezśnieżnych, na kołach, na Teneryfie. Dużo jeżdżę do Rosji, w latach 2014, później do tego wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Więc tworzę markę, która zaczyna zarabiać na początku chociażby na utrzymanie mojego teamu. Zaczynają mnie widzieć jacyś sponsorzy. W 2014 nagrywam dla firmy Vet Agro, Fiprex, to są krople przeciwko pchłom i kleszczom. Nagrywam pierwszą reklamę telewizyjną, przez 3-4 sezony lata w telewizji. Fajnie, dzięki za to mogę kupić porządny sprzęt, porządne samochody do transportu moich zwierzaków. Zaczynam inwestować w sport, zaczynam inwestować w zwierzęta i w psy. Mam po paru latach zaczynam tworzyć swoją linię. Obecnie mam 3 pokolenia psów urodzone u mnie. Oczywiście psy nie dają mi zarobku, bo to nie jest hodowla. Bo moje psy albo będą biegać, albo będą urodzić szczeniaki, to nie da się tego połączyć, ale raz na 2-3 lata tworzę miot z najlepszych psów, jeden, dwa zostają u mnie na przyszłość, reszta idzie oczywiście na sprzedaż do zawodników. Też jest to jakiś zastrzyk finansowy. Więc to wszystko, te różne aspekty z różnych stron zaczynają funkcjonować. To wiesz co, jakbyś połączył sport i biznes. Jakie wartości trzeba mieć w sobie, jakie wyznawać, aby to wyszło tak jak tobie. Jakie wartości? Czy mógłby się wymienić? Na pewno jedna z cech, która jest mi przynajmniej bardzo bliska, to jest upór. Po prostu. Czasami ludzie ci wokoło mówili, wiesz, mój ojciec, pamiętam, przez lata mi mówił, kiedy się zajmiesz czymś poważnym. Nie? Teraz już tak nie mówi. Minęło 15 lat, przynajmniej od tych pierwszych moich sukcesów. Jest zupełnie inne podejście, więc wiele ludzi mówiło, dobra, okej, musisz zacząć pracować normalnie, musisz zacząć normalnie żyć. Ja mówię, jak normalnie pracować? No, iść do pracy 8 godzin dziennie. Ja mówię, nie, ja nie pójdę. Ja pracowałem raz w życiu 8 godzin dziennie, zaraz po maturze zatrudniłem się w sklepie alpinistycznym, ale właściciel mnie wyrzucił, bo za dużo książek w trakcie czytałem. Ja mu wtedy powiedziałem, nie dziwię się, że mnie wyrzucił, bo on powiedział, dlaczego czytasz? Ja powiedziałem, bo umiem. No i straciłem pracę, bo on nie czytał. To było bolesne. To było bolesne, nie? Dokładnie. No dobrze, a jakie jeszcze wartości? Mówisz upór, czy coś jeszcze? Możliwość podejmowania ryzyka. I to jest, ja czasami tego ryzyka za dużo podejmuję, czasami na tym można stracić, ale ta możliwość podejmowania ryzyka dużo uczy. Nawet jak poniesiesz porażkę, no to trudno, przynajmniej wiesz, że poniosłeś porażkę, ale próbujesz znowu. Wielokrotnie tak jest, że i ja to też ze sportu wyciągnąłem. Jest taka jedna rzecz, która zawsze próbuje myśleć i kombinować na wszelkie sposoby, co zrobić, żeby być krok przed konkurencją. Wiesz, wiecie, w naszym sporcie, to jest bardzo niepopularny sport, ale dam wam przykład. 2019 rok. Przegrywam Mistrzostwa Świata, jestem srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w Szwecji. Na jeździe indywidualnej na czas, 2 etapy na 6 km, z moimi psami
przegrywam 0,3 sekundy z Norwegiem, ale jestem szczęśliwy, bo wygrywam 0,4 nad Belgiem. W jednej sekundzie łapie się trzech zawodników, którzy... To jest jak w formule pierwszej. My się nie widzimy. Każdy jedzie maksymalnymi swoimi możliwościami, możliwościami swoimi fizycznymi, możliwościami swoich psów. Tak samo tniemy zakręty, tak samo wchodzimy w każdy podjazd, każdy zjazd i na mecie łapiemy się, wszyscy się mieścimy w jednej sekundzie. Przy czasie wysiłku powiedzmy 10 minut, tak? Jeden etap trwał 10 minut. I teraz jadąc na kolejne zawody, ja już kombinuję, co ja mam zrobić, żeby mieć coś, jakiegoś asa w rękawie, tak? Czyli tak, to zaczynamy od najprostszych rzeczy. Zmieniamy opony. Jeśli mówimy o sprzęcie kołowym, kombinujemy z innym smarem, jeśli chodzi o płozy w saniach, bo te sanie nasze zaprzęgowe to jest włókno węglowe, aluminium i tak, 9 kg takie sanie ważą i takie płozy jak nart biegowe u Justyny Kowalczyk. Mhm. Czyli tam trzeba odpowiednie smary, mieszanki smarów kłaść na to. Kombinuję coś ze strojem, kombinuję coś z ustawieniem psów. Czasami się okazuje, że jeden z moich psów na przykład w saniach lepiej pracuje po stronie lewej niż po prawej. Ja to dopiero odkrywam po następnym roku treningów. Czasami odkrywamy proste rzeczy. Czasami wystarczy coś sprawdzić po raz kolejny i się okazuje, że o, tu możemy urwać jeszcze sekundę. I się udaje. Aha. Bo wyznając te wartości, to masz w ogóle szczęście współpracować z osobami o podobnych wartościach. I wiem, że biznesowo współpracujesz z osobą, która jest tutaj na tym samym. Tak, z Krzysztofem Michniewiczem. Pokaż się, staj. Słuchajcie, to jest Krzysztof Michniewicz, prezes, właściciel firmy Bysewo Color. I wiem, że pomagasz Krzysztofie w misjach humanitarnych, z którymi jeździsz na Ukrainę. Tak? Oprócz tego jeszcze Twoja firma, z tego co wiem, zgłosiła się do, to się nazywa Polska Agencja Inwestycji i Handlu Grupy PFR, która ma na celu odbudowywać w ogóle Ukrainę. Także piękne rzeczy. Tak, już z Krzysztofem szósty rok razem współpracujemy i zaczęło się oczywiście od miłości do psów. Bo Krzysztof również ma dwa psiaki. Akurat on uratował dwa psy ze schroniska i to jest bardzo dobra decyzja, bo czasami ludzie mnie pytają, jakiej rasy mam sobie psa kupić. A ja mówię, do sportu? Nie, tak dla siebie. Mówię, to idź do schroniska. Dobry. I to jest najlepsze rozwiązanie, bo tam jest za dużo psów. A powiedz mi, a jak to się dzieje, że otwierają się te relacje, które tworzysz w sporcie, w biznesie? Jak one ci w ogóle pomogły w tym, co robisz teraz? Jakbyśmy przeszliśmy przez sport, przeszliśmy twoją ścieżkę przedsiębiorczą, a teraz chciałbym, żebyś opowiedział trochę o tym, co cię skłoniło do tego, żeby narażając swoje życie, wyruszać na Ukrainę i tam pomagać ludziom i czworonogom. Słuchajcie, 24 lutego zaostrza się konflikt na Ukrainie, tak? Ja w tym czasie jestem w Norwegii na Mistrzostwach Świata w psich zaprzęgach, w warunkach śnieżnych. Z saniami ścigam się z moim zaprzęgiem. Dwa tygodnie wcześniej przed zawodami w Norwegii startowałem na Pucharze Świata na Łotwie, gdzie spotkałem moich przyjaciół Rosjan. Dwa tygodnie wcześniej widziałem się z nimi, ja zająłem pierwsze miejsce, team rosyjski zajął drugie i trzecie. Tak jak trzeba. Ale rozmawiałem z nimi wtedy o Rosji i o Putinie. Mówiłem, słuchajcie, zaatakuje w Ukrainę Putin? Nie, co ty Igor, on tam tylko gada, nic z tego nie będzie, jak zawsze straszy cały świat. Zaraz musimy się trochę cofnąć do 2012 roku. 2012 rok ja dostaję możliwość pracy w Rosji dla klubu sportowego zaprzęgowego na Karelii i pracuję tak na obszarze między Pietrozawodzkiem, Murmańskiem, Petersburgiem, przy granicy fińskiej. Zimą szkolę tam zawodników. Organizuję obozy międzynarodowe, przyjeżdżają zawodnicy na przykład z Finlandii, ze Szwecji, z Polski dzieciaki tam zawożę i przez 2-3 lata systematycznie kilka razy w roku jeżdżę do pracy po prostu jako trener. 2-3 tygodnie tej Karelii spędzamy, trenujemy. Pamiętam jak w 2013 roku lub 2014 wiceminister Okręgu Północno-Zachodniego, wiceminister sportu Okręgu Północno-Zachodniego zaprosił mnie na spotkanie. Siedziałem przy nim, słuchajcie, na tym spotkaniu, przy takim długim stole, jak ostatnio Putina pokazywali, także to jest u nich tradycja chyba z tymi stołami. On siedział na końcu, ja siedziałem po drugiej stronie. Rozmawialiśmy na temat sportu, zaprosił mnie na takie kurtuazyjne spotkanie na temat współpracy, tutaj dzieci przywiozą z Polski na integrację. I na końcu spotkania zadał mi pytanie, panie Igorze, co mamy zrobić jako Rosja, żeby na przyszłych mistrzostwach świata pan startował jako Rosjanin? Dostałem książkę z dedykacją, zaśmiałem się, powiedziałem, przyjąłem to jako kiepski żart, uśmiechnąłem się i wyszedłem stamtąd później.
po spotkaniu. Oczywiście nie dawało mi to spokoju. Mówię, jak? To proponowali mi jakieś pieniądze? Co oni mi proponowali? Na dzisiejszego nie wiem co, ale podejrzewam, jak to mówią moi znajomi, wtedy mówili znajomi z Rosji, co byś nie powiedział, to by tak by to zrobili. Żebyś tylko mieć kolejnego kupionego na swoją stronę. I to mi tak uświadomiło, w jaki sposób działają Rosjanie. Ale dużo z nimi pracowałem. Dużo relacji przyjacielskich nawiązałem z Rosjanami w Petersburgu, w Murmańsku, w Pietrozawodzku. Szkoliłem tych zawodników. Jeden nawet był u mnie z Moskwy, chłopak zapisany do mojego klubu zaprzęgowego, tutaj gdańskiego, w naszych barwach się ścigał. Było wszystko ok. W 2019 roku byłem po raz ostatni w Rosji na szkoleniu. I wiesz, jestem w tej Norwegii. Wybucha wojna. Ja nagle sobie uświadamiam, kurczę, co oni zrobili. Czasami to strasznie mocno męczyć, bo ja nie zapomnę sytuacji, jak kiedyś przy moim zepsutym samochód mi się w Rosji zepsuł i zostałem na Sylwestra niestety. Musiałem zostać w Rosji na kilka dni, zanim się auto zreperują. I zostałem zaproszony do domu mojej znajomej w Gacinie pod Petersburgiem, gdzie jej matka zrobiła piękną kolację sylwestrową i po prostu mogliśmy przeczekać na kilka dni, zanim auto zostanie zreperowane. I ja sobie nie zapomnę tej sytuacji, kiedy przechodziłem z jednego pokoju do drugiego, a ona klęczała przed telewizorem, płakała rzewnymi łzami i modliła się do papy Putina, który przemawiał o 12 w nocy. Naprawdę? Naprawdę. Więc to teraz po tylu latach zaczynam sobie to wszystko kleić w całość, w jak zniewolone jest to społeczeństwo. Bo uwaga, moje kontakty z Rosją totalnie się zerwały. Mam kontakt z jedną osobą, z kilkudziesięciu moich znajomych z Rosji mam kontakt z jedną osobą. Wybucha wojna, ja piszę na swoich social mediach z Norwegii jeszcze, słuchajcie, chcę jakoś pomóc, chcę coś zrobić, mam samochody i przyczepy do transportu z psów. Moje przyczepy i samochody dla psiaków są z klimatyzacją, z ogrzewaniem, tam jest totalny wypas dla moich zwierząt. Mogę pojechać na granicę i pomóc przetransportować ludzi i zwierząt uciekających z Ukrainy. Więc to robię. Wracam z Norwegii po 4 dniach, zajmuję 4. miejsce, 3 sekundy do pudła, więc taki trochę jestem zniesmaczony. Brak sukcesu sportowego, papierowy medal. Jadę na granicę, do medyki wtedy i jeszcze piszę, jak pamiętam jak dziś, na swoich social mediach. Słuchajcie, nie ryzykuję wjazdu do Ukrainy, absolutnie. Tam jest wojna, mogę pojechać na granicę, głęboko wjeżdżać nie będę nigdzie, pomogę tylko na granicy. Jadę raz. Kilka dni później jadę drugi raz. W międzyczasie piszę na swoich social mediach jeszcze jedną informację. Do Rosjan skierowaną. Nie sprzedaję sprzętu, nie robię szkoleń, żadnych sugestii treningowych, totalnie zero kontaktu z Rosjanami, póki się wojna nie skończy. Następnego dnia moje zdjęcie ląduje na rosyjskim Facebooku, czyli tak zwanym Wkontakcie, przekreślone na czerwono z napisem, wsadzone przez moich przyjaciół rosyjskich, wsadzone z napisem Igor Traczmistrz Świata, Czempion Mira, faszystą pomaga faszystom. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. I zaczyna się pranie mózgu mi. Wysyłanie mi maili, wiadomości, jak to wojna się rozpoczęła w 1941 roku, że Putin jest tak samo dobrym, wspaniałym człowiekiem jak Stalin, który po prostu ratuje świat przed faszyzmem. Nie ma w ogóle miejsca na dyskusję, nie ma żadnego miejsca na jakąkolwiek dyskusję z nimi, są totalnie za betonową ścianą. I słuchajcie, to są ludzie, którzy kończyli wyższe szkoły, którzy mówią w kilku językach, którzy podróżowali ze mną przez Alaskę, Kanadę, Skandynawię, Alpy, wszędzie ze mną jeździli. Zaczynają się konwoje do Ukrainy. Jadę raz, drugi raz, trzeci. Ludzie widzą, że dojeżdżamy. Już za drugim razem jestem wewnątrz Ukrainy. To już zapomniałem o tym, że pisałem, że nie wjadę. Pomagamy zwozić ludzi, uciekają ze swoimi zwierzętami bardzo często. Pakujemy ludzi do samochodu, zwierzęta do samochodu. Ktoś z Anglii wysyła paczkę z żarciem. Ktoś z Polski. Ktoś z Kanady. Ktoś z Australii. Ale do ciebie. Do mnie. Mhm. I słuchajcie, nie jestem żadnym celebrytą. Mam umiarkowaną ilość odbiorców na swoich social mediach. To jest około 20 tysięcy osób, które mnie obserwuje. To nie jest dużo, ale z różnych części świata, bo mój sport jest mały, ale uprawiany na całym świecie. Więc czy Nowa Zelandia, czy Brazylia, czy Meksyk, czy Kanada, ludzie mnie znają w tym sporcie. Więc ci ludzie widzą moje zaangażowanie na Ukrainę i wysyłają paczki. Pamiętam, połowa marca, mam tirę na ulicy, na małej wsi, mieszkam za Trąbkami, w Ełganowie. Tir mnie pyta, gdzie ma zaparkować. Ja mówię, co pan ma? 26 ton pomocy humanitarnej ze Szwecji. Dzwonię do Zokariny, do Chwaszczyna, mówię, przyjmiecie mi tira na humanitarkę? Tak, przyjmiemy. Wysyłam go do was. Później przyjeżdża to tir z Holandii. Do dnia dzisiejszego nie mamy problemu z... oczywiście jest trudniej w obecnej chwili, natomiast do dnia dzisiejszego nie mamy problemu z uzyskaniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Cały czas ludzie z jednej strony, z zachodu, zaufali mi, że tam jestem w stanie dotrzeć,
a ci w Ukrainie ufają, że im dostarczymy, więc ja jestem trochę bez wyjścia, wpadam jak w śliwka w kompot w tym momencie, bo cały czas jeździmy, nie ma miesiąca bez kilku konwoi, tak naprawdę. Teraz jak rozmawiamy, byłem cały czas przed spotkaniem z Wami na łączach z moją ekipą, w niedzielę wypuściliśmy 35. nasz konwój humanitarny z 6 tonami towaru, oni są teraz pod Umaniem, jadą później na Kijów, a później spod Kijowa pod granicę białoruską. Cały czas nasz zespół pracuje. Jak ja nie mogę być w Ukrainie, bo czasami muszę trochę powygrywać zawodów, w międzyczasie i potrenować, to mój zespół jest w Ukrainie. Czy były tam takie sytuacje, które były niebezpieczne? Tak. Wiesz, bo tak się zastanawiam, bo to opowiadasz, wiesz, no, z taką swadą, ale wydaje mi się, że to chyba no, byłeś na takich terenach, gdzie niezbyt bezpiecznie było. Po pierwsze, nie jesteśmy bohaterami, nie strugamy bohaterów, nie jeździmy na pierwszą linię frontu. Tam jest zbyt niebezpiecznie. Tam docierają Ukraińcy, którzy nie mają wyjścia. Czyli spotykamy się z ludźmi, którzy od nas, z jednostkami wojskowymi na przykład, czy z cywilami, którzy są w stanie przetransportować dany towar już bezpośrednio w linii zagrożenia. Ale funkcjonujemy na terenie całej Ukrainy. Zbudowaliśmy od początku wojny niesamowitą siatkę kontaktów. Współpracujemy z jednostkami wojskowymi. Współpracujemy z różnymi batalionami i brygadami w Ukrainie. Tutaj z naszej, z polskiej strony właśnie, jak wspominałeś wcześniej, odświeżyłem swoje kontakty wojskowe, jak wcześniej szkoliłem chłopaków z alpinistyki, z Formozy czy z Gromu, z naszych sił specjalnych, to teraz te kontakty ożyły z powrotem. Chłopaki pomagają logistycznie, chłopaki pomagają wywiadowczo, chronią nasz tyłek, krótko mówiąc, mamy łączność satelitarną dzięki nim zapewnioną i jesteśmy w stanie podróżować bezpiecznie po całej Ukrainie. Zbudowaliśmy bazę na terenie Ukrainy, 40 km od granicy polskiej, wewnątrz Ukrainy. Taki hub, z którego, gdzie możemy się zawsze przespać, gdzie możemy coś zjeść, gdzie magazynujemy towar. Stamtąd rozwozimy to w różne inne miejsca na terenie kraju. Mhm. A miałeś jeszcze takie historie, bo jak rozmawialiśmy poprzednio, to opowiadałeś o takim, o trudnej historii Rosjanina, który przeszedł na stronę ukraińską. Mógłbyś powiedzieć, jak to wyglądało? Tak, i to był zupełnie przypadek. Słuchajcie, jestem w Irpieniu, zaraz po wyzwoleniu, czyli gdzieś tam druga połowa kwietnia. Irpin jest zaraz obok Buczy, Hostomelu, to są takie dzielnice, miasteczka przylegające do Kijowa, ciężko nawet zauważyć różnicę, jak się jedzie, kiedy kończy się Kijów, kiedy zaczyna się Irpin, Hostomel, Bucza. Jesteśmy na osiedlu, totalnie zrujnowanym cywilnym osiedlu. Niezapomniany obrazek, jak dwie starsze panie zamiatają ulicę i większość tych śmieci, które zamiatają, to są łuski. I zaczynają opowiadać. Tutaj, w tym samochodzie, przed naszymi oczami stoi totalnie podzierawiony setkami pocisków samochód osobowy. W tym samochodzie zginęła rodzina. Tata i mama. Kawałeczek dalej, tam pan jeszcze widzi krew na betonie. Tam zginęła dwójka ich dzieci. Zostały magazynek, pięciolatki zostały magazynek w plecy przez ruskich żołnierzy, którzy wbiegli za rogu. Stoimy, nie dociera do nas ta informacja. Tak? To jest coś absurdalne. Oglądamy to osiedle. Bloki 10-piętrowe totalnie zniszczone, ostrzelane, spalone mieszkania, mało że spalone, ograbione i jeszcze zaminowane. Na świeżo zaminowane, że ewentualnie gdyby chcieli tam cywilnie wrócić po swoje rzeczy, to jeszcze mogą napotkać się na miny, więc no, totalne barbarzyństwo. I przyjeżdża nagle, jedzie przez to osiedle na rowerze chłopak w mundurze ukraińskim. Zatrzymujemy go, żeby z nim porozmawiać. Rozmawiamy z nim, mam z jego zdjęcia sobie z nim zrobiliśmy, jechał do swojej jednostki na służbę. I mówi, że był Rosjaninem w armii rosyjskiej do 15 do 16 marca, mniej więcej z tego co pamiętam. I zdezerterował, uciekł. Nie wiem w jaki sposób uciekł, ale niesamowita odwaga, że w ogóle mu się udało, że, bo wiesz, mogli go Ukraińcy też zabić, tak? On miał 19 lat może. I on mówi, że nie zrozumiał decyzji swoich dowódców, bo to byli dowódcy niskiego szczebla, taki rozkaz dawali. Nie zawsze były to rozkazy z górnego szczebla. Zabić wszystkich powyżej 16 roku życia. Wszystkich, nieważne czy cywili, czy kobiety, czy żołnierzy, nie ma to znaczenia. Ja mówię, dla niego to było już przerażające, ale mówi, zdezertował w momencie, kiedy jego koledzy łamali ten przepis, bo zabili młodszych. I my tu mówimy o armii rosyjskiej, która wchodzi na, próbuje zdobyć Kijów, gdzie jest to dla Ukraińców totalne szapoba za obronę Kijowa, bo gdyby Kijów, te 3 tygodnie walki o Kijów, gdyby się nie udały, to byśmy podejrzewali, mieli wojska rosyjskie na naszej granicy, teraz koło Lwowa. I chłopak ucieka na stronę ukraińską i walczy do tej pory i jest w służbach armii ukraińskiej. Takich przypadków było wiele. Ostatnio mój znajomy Saszka, były mer Umania, taką historię mi opowiedział, zresztą ja to widziałem na jego social mediach. Napisał tekst do swojej koleżanki, nie pamiętam jak miała na imię. Ona jest Rosjanką. Ja cię błagam, nie idź na front.
Jeśli pójdziesz, możesz zginąć. Jeśli chcesz przeżyć, tu jest mój numer telefonu. Zadzwoń pod ten numer, przekaż ten numer telefonu wszystkim swoim kolegom Rosjanom, którzy chcą przeżyć, a my wam damy dyspozycję, jak bezpiecznie przejść na naszą stronę lub jak się poddać, żeby wam włos z głowy nie spadł. Działa to w małym procencie i to jest bardzo smutne, dlatego że niestety mentalność Rosjan jest taka, że większość tych żołnierzy to są Buriaci, Czukoci, Kamczadałowie, Syberia, ludzie niewykształceni, prości, którzy mają bardzo nikłe pojęcie o tym, gdzie są, co robią. Większość z nich albo jedzie za pieniędzmi, albo po prostu jedzie, bo musi. I wielu z nich po prostu nie wie nawet, dlaczego walczy. A jeśli wiedzą, to bardzo często niestety popierają Putina. Mówiłeś jeszcze o pani dyrektor Teatru Śląskiego. Co to była za historia? Wiecie co, to była niesamowita historia. Gdzieś chyba to było w sierpniu. Dostałem telefon. Dzwoni do mnie pani dyrektor Teatru Śląskiego imieniem Wyspiańskiego. Mówi, panie Igorze, niech pan nam pomoże. Mamy takie zoo w Doniecku, którym się opiekujemy od lat i tam jest pracownik tego zoo. Ten pracownik tego zoo, bo zoo zostało zniszczone, tam, nie wiem, czy zwierzęta nie zostały skradzione, czy zjedzone, czy zabite, to już nie mam pojęcia. Ukrywa się od marca w piwnicach tego zoo z kilkunastoma zwierzętami. To przeważnie są koty i psy, które on tam uratował i mamy z nim sporadyczny kontakt. Chcemy go stąd wyciągnąć. On jest Ukraińcem, ma ukraiński paszport. On nie może tam wyjść na powierzchnię, bo go tam zaraz... Te zwierzęta zginą, on się nimi dzieli żywnością, dzieli się z nim pokarmem. Mamy uzbierane duże pieniądze, spróbujmy go wyciągnąć. No i zaczyna się problem, jak to ogarnąć logistycznie. Więc naprawdę, tak naprawdę nie wychodzę z domu tylko przez kilka dni i kontaktuję tysiące telefonów, setek maili, setek wiadomości. Przygotowujemy plan, bardzo, bardzo ryzykowny, ale chyba jedyny na tą chwilę, dlatego że skonsultowałem to z wieloma jednostkami wojskowymi, z wywiadem w Ukrainie. Wyciągamy go nie do Ukrainy, tylko wyciągamy go do Rosji. On wychodzi z tych swojej piwnicy, idzie na blokpost do rosyjski, mówi o tym, że nie ma paszportu ukraińskiego, oczywiście ukraiński ma głęboko schowany i że jest Rosjaninem i chce uzyskać paszport rosyjski. To jest tam chwila. Jeden dzień dostaje paszport rosyjski od razu. Mają kolejnego w statystykach po swojej stronie. Ma paszport rosyjski, może się już poruszać po Doniecku bezpiecznie. Więc w tym czasie my kombinujemy, szukamy ludzi. Bardzo mało jest takich, ale za kasę udaje się to załatwić. Rosjan, którzy pomogą. Prywatny bus podjeżdża po niego, wyciąga go z tymi 14 psami i kilkunastoma kotami do tego samochodu i wieziemy go przez całą Rosję do Łotwy. Na Łotwie wyciąga z gaci paszport ukraiński, stronę oczywiście, przepraszam, w Estonii, przechodzi przez przejście w Narwi. Wyciąga paszport, tam jeszcze po stronie rosyjskiej, rosyjski paszport. Ruscy zabierają samochód na blokpoście, nie wiem dlaczego, kazają mu przejść do Estonii bez samochodu. I on z tymi 14 psami na smyczach, on chudy jak wiór, totalnie. Jak zobaczyłem jego zdjęcia, miał 51 lat, on wygląda jakby miał 80. Te psy w tak samym strasznym stanie jak on, idzie spokojnie z tymi 14 psami na smyczy, a koty dają mu worek na koty. I te koty niesie na plecach w worku. Przechodzi na stronę estońską, tam wyjmuje z majtek ten paszport ukraiński i tam już nasza ekipa go odbiera i przewozi do Łotwy, on teraz mieszka w zoo w Łotwie z tymi zwierzętami, dalej pracuje. Także udało się tego chłopa wyciągnąć stamtąd. Dostaliśmy podziękowania oficjalne za całą akcję logistyczną od Teatru Wyspiańskiego. Oni pokryli koszty, a myśmy jakby zorganizowali to od A do Z. Ciężka to była bardzo akcja, ale udała się. Bo wiesz, jeżdżąc po Ukrainie, my narażamy się na niebezpieczeństwo tak naprawdę tylko i wyłącznie, jak to na szkoleniach powiedziały mi nasze służby, nie tylko ataku rakietowego czy bombowego, bo zdarzyło nam się już dwukrotnie leżeć na ziemi, czekając aż ostrzał ustanie. Zresztą jest ze mną Michał, gdzieś z mojej ekipy. O, Michu. Michu ze mną systematycznie jeździ. To jest ciekawa osoba. Słuchajcie, on na co dzień jest osobistym bodyguardem Stinga. Tak, tego Stinga, co śpiewa. No i też kiedyś załatwił trochę karmy od Stinga dla psiaków w Ukrainie. Ja, Michał, pamiętasz ostatnią akcję, to było z miesiąc temu. Jedziemy, słuchajcie, to był taki zmasowany ostrzał Ukrainy. To była taka sytuacja, kiedy nam się gorąco trochę zrobiło, ale nie było wyjścia. Jedziemy samochodem i nagle na głośno mówiącym telefonie nasza dziewczyna z Ukrainy, która z nami współpracuje na łączności my, wojsko, mówi tak, Igor, jestem w tym momencie w schronie z moimi dziećmi. Nasze służby dały nam informację, że bardzo możliwy jest atak nuklearny na Lwów dzisiaj. No to nam się tak ciepło zrobiło. Gdzie jesteście? Schowajcie się. A my mówimy, no jesteśmy 10 km od ciebie, właśnie dojeżdżamy na
z dostawami, więc nie mamy gdzie się schować. Za bardzo oczywiście okazało się godzinę później, że to był fake, bo dużo było w tym czasie, to był 10 chyba października, był bardzo silny ostrzał całej Ukrainy wtedy i rakiety spadły na Lwów i na Kijów. Zresztą pamiętasz śniadanie, które zjedliśmy, które nam dupę uratowało? Nasza znajoma Olesia zaprosiła nas na śniadanie. Powiedział tak, chłopaki, jest teraz alarm bombowy. My mówimy, nie ma czasu, musimy zrobić dostawy, bo później musimy jechać dalej. Jest silny ostrzał, zostańcie, zjedźcie u mnie w domu śniadanie. No dobra, przekonała się. Miejmy śniadanie i w tym momencie dostajemy informację, że spadły dwie rakiety na Lwów, na ulicę sprawdzamy syryjską. Ty, Michał, gdzie byśmy jechać? O, na syryjską. No to jeszcze dobrze, że wytopijemy kawę, poczekamy. Także dokładnie to, że byśmy zjedli to śniadanie u Olesji, to nam uratowało tyłek, bo myśmy jechali na syryjską z dostawą, akurat do sztabu 80. Opowiadałeś też o takiej historii chłopaka, którego żeście wyciągnęli z frontu. Nie mogę powiedzieć, bo to nagrywamy, ale w to wszystko była włączona Weronika Marczuk. Możesz powiedzieć tą historię? Dość drastyczna, dramatyczna, bo... Tak, ale chcę, żebyście usłyszeli. Bo niegodziwości się dzieją też i po innych stronach. Po obu stronach. Wojna jest straszna i wyciąga co najgorsze z ludzi. Tak naprawdę to propaganda ukraińska i propaganda rosyjska są to zupełnie różne propagandy. Rosyjska jest bez smaku, jest tępa, jest prymitywna. Ukraińska propaganda, wiem po co jest i musi podbijać morale. Nie mówi się o porażkach, nie mówi się o śmierci na froncie tyle, co o zwycięstwach. No trzeba mówić dobrze, żeby podtrzymywać ducha walki w narodzie. Ja to absolutnie rozumiem. Dzwoni do nas w wakacje w lipcu chyba Weronika Marczuk i kontaktuje nas z rodziną chłopaka, który jest na froncie. On ma 26 lat. Problem polega na tym, ja nie wiem skąd to się bierze, że ludzie do nas takimi sprawami dzwonią. Wiecie, myśmy zaczęli wozić karmę dla zwierząt, a teraz wozimy sprzęt dla wojska, leki do szpitali, sprzęt medyczny, karmę dalej dla zwierząt wozimy oczywiście. A ludzie do nas dzwonią z takimi rzeczami, żebyśmy po prostu pomogli. I pomóżcie wyciągnąć nam chłopaka z frontu. On jest 4 miesiące w okopach, bez rotacji. Nigdy nie był na wojnie, dostał przydział, poszedł na front. Jego rodzina jest trochę w Polsce, trochę w Ukrainie. Więc próbujemy chłopaka wyciągnąć, bo jest w stanie psychicznym, tragicznym. Ja zaczynam, nawiązuję z nim łączność, zaczynam bawić się to złe słowo, przepraszam, zaczynam robić robotę psychologa, bo nie mam w tym doświadczenia, ale muszę. Dzwoni do mnie, opowiada mi o historii, o tym, co przeżył, o tym, że przy nim jego dowódca się zastrzelił w okopie, bo nie wytrzymał ciśnienia. Dwóch jego kolegów się zastrzeliło podczas kłótni między sobą przy nim. Jest świadkiem również złych rzeczy, które się działy w jego jednostce. Przeżył wiele ostrzałów rakietowych, bombowych, ostrzeliwań. Siedział w budynku przez prawie dobę, który był ostrzeliwany przez artylerię i czołgi. Włos mu z głowy nie spadł, był oczywiście przerażony. W stanie jest tak słabym, słuchajcie, że jak dzwoni do mnie, to mówi, że Igor, mam teraz opartą głowę o karabin, mam teraz sobie w głowę strzelić, czy mogę jeszcze z tobą pogadać. I wiecie, ja z nim tak rozmawiam. Czasami codziennie rozmawiam wieczorem. Próbujemy go stąd ściągnąć, bo taki żołnierz, który ma, oczywiście to zostało później stwierdzone, PTSD i TBI, czyli zespół stresu pourazowego, totalnie wpływa totalnie ma zniszczoną psychikę, taki żołnierz nie jest efektywny, tak? Takiego żołnierza nie można liczyć. On nie dość, że może sobie zrobić krzywdę, to również może tobie zrobić krzywdę albo ciebie nie ochronić. Więc trzeba go stąd wyciągnąć. Niestety przepisy są przepisami, ciężko to zrobić. Udaje nam się naszymi kontaktami załatwić mu przepustkę na 10 dni do domu. W tym czasie wraca do domu na 10 dni, jest przeszczęśliwy, ale rodzina mówi, że jest w stanie złym. Czyli biega po nocy, biega po ulicy, bierze jakiś kij, uderza w drzewa, krzyczy, płacze, kładzie się na asfalcie, wali pięściami w asfalt. No słuchajcie, rzeczy, których niestety nie jestem sobie nawet wyobrazić. Załatwiamy mu psychologa, psychiatrę, dostaje badania, dostaje leki psychotropowe na uspokojenie, ma stwierdzone PTSD i TBI i z powrotem go chcą wrócić na front. Taki jak to jest wielu. Ale udaje nam się przekonać lekarzy, żeby ma wrócić nie na front, tylko do sztabu. I wraca do sztabu jako wartownik. Czyli on jest już w dobrym stanie psychicznym, wraca do sztabu. Ale dalej kombinujemy, jego rodzina kombinuje, jak zrobić, żeby go stamtąd zabrać. I ludzie kombinują na różne sposoby. Więc rodzina znalazła mu niepełnosprawną osobę niewidomą i on zostaje mężem tej niewidomej i dzięki temu jest jej jedynym opiekunem i może nie służyć na linii frontu, w wojsku. Więc jest przeszczęśliwy, udaje się to zrobić, bierze ślub, tydzień po ślubie, wysyła mi zdjęcia, jesteśmy w kontakcie, wysyła mi informacje, rozmawiamy przez telefon, pamiętam, to była środa, i mówi mi, że nie mów mojej mamie, ja jutro wracam do Polski. Nie mówi, zrobię niespodziankę. Ona myśli, że ja za miesiąc zadam przepustkę. Ja mam już przepustkę w ręku.
Ja wracam do Polski z nią, widzimy się, Igor, wpadam, idziemy na piwo, jak będę tylko w Warszawie. Mam dla Ciebie prezent, załatwiłem Ci mundur ukraiński na pamiątkę, tak żebyś miał nowy. No jestem przeszczęśliwy, super. Mam tylko służbę jeszcze do drugiej w nocy na wartowni i wszystko ok. O godzinie 20 mamy informację, że dowódca z jego jednostki nie chce mu wydać dokumentów, więc on daje mu łapówkę. Po prostu. Mówi, daj mu chłopie te dokumenty. Więc daje mu te dokumenty. Dostajemy informację, że wszystko jest załatwione. A 23.30 informacja, że nie żyje. Chłopak nie żyje. Pierwsze trzy dni informacja, jaka do nas dociera, jest taka, że ostrzał rakietowy. Sprawdzamy wszędzie, gdzie można. Nie ma ostrzału rakietowego. Prokuratora trzyma łapę na wszystkim wojskowa w Ukrainie. Nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Próbujemy znaleźć informację. Wszyscy mówią, Igor, nie grzeb, zostaw to. Nie wolno z tym grzebać. Tak ma być. No ale rodzina nie daje spokoju. Nam też to nie daje spokoju, bo próbowaliśmy cały czas. Co się stało? No, chłopak był świetny. Był w świetnym stanie. W międzyczasie dowiadujemy się, że drugi jest chłopak postrzelony z tej samej jednostki. Rodzina razem z moim znajomym jadą na oględziny zwłok. Niestety nie ma informacji na jego ciele nie widać ran od odłamków, od bomby, tylko ma pocisk wylotowy pod pachą i wylotowy z drugiej strony, czyli w miejscu, gdzie kamizelka kuloodporna nie sięga. Do tego silny z jednej strony, więc prawdopodobnie z przyłożenia go pistoletu. Patolog stwierdza zgon od odłamku rakiet, od wybuchu, od eksplozji rakiety na froncie. My wiemy, że nie było na froncie. Zostaje sprawa zatuszowana. Rodzina dostaje odszkodowanie, ponieważ odszkodowanie jest wypłacone w tym momencie jako bohaterowi narodowemu, który zginął na froncie na pierwszej linii, więc mówią mi, ciesz się, że w ten sposób zostało to załatwione. My do dnia dzisiejszego i rodzina nie wie, wiemy tylko, że został zabity. Przez kogo? Dlaczego? Nie wiemy. Możemy tylko się domyślać, że kłótnia w jednostce, że jakiś konflikt, on był też na lekach psychotropowych, nie wiemy, czy on czegoś nie zrobił, nie mamy pojęcia, nie możemy oceniać. I to jest strasznie smutna historia, która pokazuje, że może miał siedzieć na tym froncie, w tym okopie dalej. Nie wiem, jakby to się skończyło. Wiele osób chciało mu pomóc, wyciągnąć go stamtąd, a zginął w miejscu teoretycznie bezpiecznym. Mhm. Wiele smutnych sytuacji, wiele smutnych historii, traumatycznych, tragicznych, ale też są takie wesołe, bo z tego co wiem, to żeście przywieźli pocisk czołgowy. Travelina w podarunku dla pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Jak to się stało w ogóle? Po co jej pocisk? Dobrze, to ja mam tę historię, bo ona jest naprawdę niesamowita. Może ktoś tam... Jesteśmy z dostawami, z humanitarką w jednostce wojskowej, gdzie nas generał tej jednostki przywitał niesamowicie dobrze, bo nam pokazał na przykład całą jednostkę po ostrzale, niesamowitym ostrzale rosyjskim, gdzie ja po raz pierwszy widziałem tak wielkie leje, się zastanawiałem, czy to jest jakimś brzwirowni. Nie, jesteśmy po ataku Rosjan, z bardzo silnym ostrzałem rakietowym. To były tak wielkie leje, że nie wiem, średnicy kilkudziesięciu metrów w głębokości 3-4 pięter. Nie wiem, co tam spadało, ale potężne rakiety, nie wiem, jaki rodzaj. I dostarczyliśmy towar tej jednostce i w zamian za to dostaliśmy prezent. Puste opakowanie po Javelinie. Javeliny to są to bardzo precyzyjne, przeciwczołgowe pociski kierowane, które są dość sławne w Ukrainie, ponieważ z NATO je przesłało w dużych ilościach i ręczne pociski kierowane, które kładziemy na ramieniu i mają zasięg od 400 do 2000 metrów, są bardzo skuteczne. I taki opakowanie po Javelinie ma mniej więcej 1,5 metra wysokości, przepięknie wymalowane przez artystów ukraińskich w barwy ukraińskie. Przepiękny malunek i to takie odczarowanie tej broni, tak? Broń, która zabija. I z jednej strony zabija, ale z drugiej strony, gdy musi zabijać, żeby móc ochronić innych ludzi, tak? I nagle odczarowanie przez przepiękny malunek. Wracamy z tym, słuchajcie, Javelinem, stwierdziliśmy, że Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska, pomaga nam w konwojach. Dwukrotnie już finansowała paliwo do naszych konwoi, również teraz robili ostatnio zbiórkę ciepłej odzieży w mieście Gdańsk, my ten towar zawozimy. Stwierdziliśmy, że zrobimy ładną tabliczkę i podziękujemy pani prezydent. Ale akcja przewiezienia tego przez granicę była przepiękna, bo wiecie, widzimy, za mną jeżdżą dorośli ludzie. Chłopaki, które już nie raz były na Ukrainie. Dojeżdżamy do granicy i jesteśmy na wysokości naszej bazy w Ukrainie. Ja mówię, chłopaki, wieziemy Javelina. Pusty, bo pusty, ale Javelin. Jak my go przewieziemy? Nie mam pojęcia, nie mamy dokumentów. Więc mam nadzieję, że nikt z Was nie ma żadnych artefaktów w postaci jakiejś tam łuski, pocisku. Wiecie, na ziemi tego leży dużo tam, więc można sobie do kieszeni jako pamiątkę schować. Chłopaki mówią, nie, nic nie mamy. Mówię, na pewno? Mówię, ostatnia szansa, bo wiecie, głupio będzie, jak wpadniemy na jakąś głupią
łuską na granicy nam zabiorą tego javelina. Dobra, zjedź do bazy. Zjeżdżamy do bazy, no i stare chłopy wyjmują, już nie będą mówić co, z jednej kieszeni, z drugiej kieszeni, z buta, z kurtki. Ja tylko worku trzymam, nie patrzę, co oni tam wrzucają, mnie to zostaje. Jedziemy z tym javelinem na granicę. No i teraz sytuacja niesamowita. Pusto jesteśmy, przyczepy puste, samochody puste, tylko ten javelin na pace owinięty kocem. Otwiera celnik, pakę i tak. O, boiler? A ja mówię, nie, javelin. Patrzy na mnie, słuchajcie, i mówi do mnie, w tą stronę? Ja mówię, pusty. Aha, i zamknął. I nic, nic nie zrobił, słuchajcie, nic, absolutnie. No i zawiedliśmy pani Aleksandrze Dulkiewicz, ma w gabinecie chyba, nawet do teraz do muzeum ECS oddała. Przepięknie wymalowane i będziemy te artefaktów wozić wiele, dlatego że stwierdziliśmy, że to jest niesamowita możliwość zebrania środków na kolejne konwoje, na towar, na paliwo. I rozmawiałem 2 dni temu z Gortatem, naszym koszykarzem NBA. Przyjmie takiego javelina, wymalowanego w jego barwy na przykład, i wystawi na aukcję. Pieniądze zebrane będą na Ukrainę. Rozmawiałem z Nergalem. Będzie 666, Behemoth, Ave Satan, też to wystawi. Podpiszę się na tym jeszcze. Więc łapiemy celebrytów, którzy są znani, mają olbrzymie zasięgi. A dzisiaj dostałem już zdjęcie, jakie pociski od HIMARS-ów puste są wymalowane. Kto by nie chciał HIMARS-a przy kominku pustego. Zaczynając od małych granatów pustych F1, kończąc na HIMARS-ach. Ale słuchajcie, to jest hit, mam nadzieję, bo 8 grudnia jedziemy z 36. konwojem do Chersonia, bo udało nam się załatwić olbrzymi agregat prądotwórczy 60 kW. O wadze 3 ton, także jakby ktoś z Państwa miał możliwość załatwienia lawety, to potrzebujemy, bo musimy to przewieźć, to 3 tony waży. Do Chersonia on zasili całą dzielnicę. Jedziemy do Chersonia z tym i na drodze powrotnej będziemy na tej lawecie zawozić do Polski wymalowaną przepięknie lufę od rosyjskiego czołgu. Ja myślałem, że cały czołg. Nie, za ciężki. Za ciężki. Lufę oczywiście bez zamka, żeby nie było to uznawane za jakikolwiek część amunicji, tylko kawałek złomu wozimy z Ukrainy do pomalowane przepięknie. Także lufa też będzie wystawiona na aukcję. Świetny pomysł. Ostatnie pytanie do Ciebie. Jakie plany na przyszłość? Tak jakbyś spojrzał, wiesz, na to... co widzisz? Wiesz co, i dalej myślę o sporcie, bo sport jest dla mnie bardzo ważny, bo zwierzęta nie rozumieją tego, że tam jest wojna, one chcą biegać, ja chcę się ścigać, uwielbiam adrenalinę, uwielbiam sport. Za 2 tygodnie mam Mistrzostwa Polski na kołach, warunki bezśnieżne. 27 stycznia ścigam się w Alpach francuskich na śniegu, na saniach, klasycznym zaprzęgiem. Będę przygotowywał moich zawodników, będę przygotowywał moje psy do kolejnego sezonu, pewnie w przyszłym roku. Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, nie odpuszczamy, pomagamy, rozumiemy, jak ważna jest to pomoc. Wiecie, mamy kontakt bezpośredni z tymi ludźmi. Ja na szczęście nie musiałem widzieć na własne oczy tego, co zrobili Rosjanie. Widziałem tylko jakby ślady, które pozostawili po sobie, czyli chociażby okopy. Byłem w rosyjskich okopach po ucieczce Rosjan. Słuchajcie, w tych okopach było wszystko. Zabawki, mikrofalówki, no nie ma prądu, telewizory, sprzęt AGD, RTV, odzież. Oni kradli na potęgę wszystko, co się dało i składali to jak takie chomiki w tych okopach. I myśmy tych zbrodni nie doświadczyli, na szczęście, ale mieliśmy ludzi. Ludzi, od których łapiemy te emocje, których woziliśmy ludzi, którzy nam opowiadali tak straszne rzeczy, że nie chcę wam nawet o nich mówić, tak? Którzy przeżyli morderstwa swoich przyjaciół, gwałty, którzy widzieli skalpowanie. No, to są rzeczy, których nie da się wymyśleć. I jak widzisz strach tych ludzi, płacz tych ludzi, widzisz kogoś ze wschodu Ukrainy do Polski w pierwszych miesiącach wojny i na przykład wiozę kobietę, która nie rozmawia ze mną przez dobę, a całą drogę mnie prawie trzyma tak za rękę, że paznokcie we mnie wbija i nic nie mówi. To nie są emocje, których da się, to nie są rzeczy, których da się nauczyć. To są rzeczy, które musiała tak straszne rzeczy przeżyć, że nawet nie chce się pytać, co przeżyli ci ludzie. Więc my nie odpuszczamy, pomagamy cały czas. Będziemy teraz, musimy założyć fundację. Słuchajcie, my działamy naprawdę prywatnie, bo to była inicjatywa. My współpracujemy z Fundacją Grom. My współpracujemy z miastem Gdańsk, z Animalsami współpracujemy. Z różnymi organizacjami, ale my sami, ja dalej reprezentuję klub sportowy Psich Zaprzęgów, tak? Cholera. Nie jest to organizacją humanitarną, a działamy na pełną skalę tak naprawdę teraz. Tą fundację to bardzo łatwo, bardzo szybko można założyć.
rozumiem, że statut już macie. Mamy już wszystko praktycznie, teraz tylko kwestia formalności, żeby to klepnąć, żeby to działało oficjalnie. A powiedz mi biznesowo, jak chcesz się rozwijać, no bo z czegoś żyć trzeba, nie? Bo ja rozumiem, że akcje humanitarne, powiedziałeś, że sport niezbyt dużo przynosi pieniędzy, a jakie twoje plany biznesowe są? Wiesz, jestem bardzo słabym biznesmenem, ja to ci mówię. Ja nie potrafię zarabiać pieniędzy, ja potrafię działać, ja potrafię komunikować ludzi, ja potrafię organizować, potrafię ryzykować, ale ja nie jestem dobrym biznesmenem. Naprawdę, ja nie potrafię liczyć pieniędzy, więc ja mam setki pomysłów, które ktoś, dobrze było, żeby ktoś to uporządkował. Natomiast na pewno tak, sprzedaż sprzętu dalej, no bo dalej jestem w topie, ścigam się, sprzęt zaprzęgowy musi się sprzedawać, nie ma w ogóle opcji. Natomiast my nawet czasami nie chcemy, a jak jesteśmy w Ukrainie, to my jesteśmy łapani przez ukraińskich inwestorów i biznesmenów. W takich spotkaniach już kilkakrotnie byliśmy, gdzie jesteśmy potencjalnie dla nich okazją do zrobienia biznesu. Oni szukają w nas jakichś płaszczyzn do współpracy. No a czy import, można by w jakiś sposób wykorzystać myślę, że tak. Powiem te relacje, które że się nawiązali? Ja tam uważam, że tak. My strasznie dużo teraz dajemy od siebie na pomoc humanitarną do Ukrainy. Nic absolutnie z tego oprócz setek kontaktów nie mamy. Ale tych kontaktów jest tak dużo i to są tak silne kontakty, bardzo często związane emocjonalnie, jesteśmy z tymi ludźmi związani emocjonalnie, że grzechem by było tego w przyszłości nie wykorzystać. Więc ja mam nadzieję, że jak ta wojna się skończy, to my będziemy mogli zacząć działać normalnie, organizując tam, nie wiem, eventy, szkolenia, import, eksport, no działając po prostu na płaszczyźnie biznesowej. Natomiast teraz bardzo ciężko mówić o jakiejkolwiek stabilizacji w Ukrainie. Bardzo często wielu biznesmenów nie chce nawet teraz myśleć o biznesie, bo oni są teraz w takim ferworze walki i pomagania, że póki się wojna nie ustabilizuje, póki wojna się nie skończy, a nie wiemy, kiedy się skończy. Zima będzie ciężka, jeśli przyjdzie silny mróz, myślę, że będzie teraz jakaś kontrofensywa ukraińska. Jeśli ziemia zostanie zmrożona, to jest szansa na to, że coś się tą zimy ruszy. Jeśli zima będzie słaba, z jednej strony z jednej strony jest ciężka do przetrwania, bo ci żołnierze potrzebują więcej sprzętu, więcej jedzenia, plecaki są cięższe, śpiwory, karimaty, nagrzewnice, to wszystko jest potrzebne, dużo większej ilości niż latem, ale z drugiej strony grunt jest zmrożony, łatwiej się poruszać. Dzisiaj miał być z nami Jurek Ożga z Jantaru, który ma hodowlę koni, ale nie ma go. Nie, bo tak się zastanawiałem, bo rozmawialiśmy o psiakach, mówiłeś, że na przykład psy, które są bezpańskie, zaczynały tworzyć takie watachy, które jakoś tak same latały po mieście, ale co na przykład z innymi zwierzętami, jak konie na przykład? No, przecież tam były stadniny. Wiecie co, ktoś to wywoził? Część została wywieziona, część została przerzucona w inne miejsca w Ukrainie. Problem bezdomności zwierząt w Ukrainie jest od lat i póki to się nie zmieni, to też wojna tylko to zaostrzyła, tak? Bo bezdomność psów nie ma w Ukrainie odgórne jakby ustawodawstwa, które by określało, tak jak w Polsce, że psy muszą być czipowane, że schroniska dla zwierząt muszą być datowane z państwa, nie ma kontroli urodzeń, nie ma sterylizacji. W Polsce to jest. W Polsce to działa nieźle. Myśmy sobie ten problem w dużym stopniu załatali przez ostatnie 10 lat, no ale to jest proces na dekadę, przynajmniej na dekadę. Ja byłem, a propos koni, ja byłem w stadninie koni sportowych, gdzieś za Kijowem, już nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Słuchajcie, 40 koni sportowych spalonych żywcem, bo Ruscy zrobili ostrzał. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie pytaj mnie dlaczego, ale byłem w tej stadninie, smród niesamowity i straszny smutek, jak widzisz, 40 martwych koni, które zostały spalone żywcem. To jest masakra. Zresztą a propos zwierząt traktowanych przez Rosjan, to myśmy wielokrotnie przewozili psy po ostrzale. Na przykład z Charkowa wieźliśmy psy po ostrzale gradowym, rakietowym. Niektóre miały urwane łapy. Myśmy zabezpieczyli te psy. Te psy przetrwały podróż. Niektóre jechały pod kroplówkami. I to jest. Ja słyszałem o tym, że. Nie widziałem. Słyszałem, że Rosjanie potrafią strzelać do zwierząt dla przyjemności, dla frajdy. A różnica jest olbrzymia między żołnierzem ukraińskim a rosyjskim. Bardzo często, jak ja dojeżdżam z jakąś humanitarką dla żołnierzy, to mi mówią: Igor, masz jakąś karmę dla psów? A ja mówię, ale co macie psy na przykład bojowe, bo malinoisy szukają tam min, macie psy minowe u siebie? Nie mamy w naszej jednostce psów. No mówię, to po co wam karma? Mam nam żal tych bezdomnych, które tu chodzą. Rozumiecie, jaka to jest różnica ideologiczna i emocjonalna? To w ogóle tego się nie da porównać. Ci ludzie, ci żołnierze na polu walki ukraińscy myślą jeszcze o bezdomnych psach, żeby dać im jeść, żeby nie były głodne. I to jest
Olbrzymia różnica. Okay. Mamy teraz czas, chwilę na pytania. Najprawdopodobniej są jakieś pytania, które można by... Adam, proszę bardzo, Adamie. Czy mamy mikrofon? Wiesz co, bo to się nagrywa, to jakbyś mógł... Tutaj mamy Adama, gdybyś mógł podać mikrofon. Igorze, dziękuję serdecznie za fantastyczną mowę, za podzielenie się swoimi też informacjami z frontu, za twoją w ogóle charytatywną postawę. Jest to coś, co mi osobiście bardzo pomoże w życiu, bo to zwiększa ogromnie perspektywę. Jeżeli ty dzielisz się rzeczami, które są takie istotne, to nasza codzienność i nasze rzeczy, które stwarzają nam jakiekolwiek kłopoty, po prostu znikają jak odcięciem miecza. Więc to jest ważne, żeby o tym też mówić na takich spotkaniach, za co ci bardzo dziękuję. Chciałem się dowiedzieć od ciebie rzeczy związanych ze sportem, jeśli mógłbym wrócić do tego aspektu. Bo opowiadałeś, że masz różnego rodzaju szkolenia, spotkania, że wyjeżdżasz, że jeździłeś do koło Sankt Petersburga, tam miałeś pracę jako szkoleniowiec i inspirujesz, przekazujesz wiedzę innym osobom. A zastanawiam się, czy na twojej ścieżce sportowej, czy ty również brałeś udział w jakichś szkoleniach, czy miałeś jakieś osoby, które ciebie w pewien sposób kierowały i skąd pozyskiwałeś wiedzę, żeby dojść do takiego poziomu mistrzowskiego, który reprezentujesz? Czy miałeś mentorów i inspiratorów, tak? Tak, oczywiście. Natomiast staram się zawsze wszystkich mentorów brać, przesiewać to, co jest istotne dla mnie. Bo tak jak zawsze ja szkolę ludzi, to zawsze mówię, słuchajcie, ja wam pokazuję, jak ja pracuję. Dla mnie i dla mojego teamu, moich psów, dobre są metody takie, takie i takie. To jest moja droga. Ja nie wiem, czy dla ciebie będzie to samo. Ty masz inne warunki. Żyjesz w innych warunkach, to jesteś trochę inny ode mnie. Twoje psy są już nie są moimi psami, tylko są twoimi psami. Więc wybierz z tego, co ci pasuje. Ja tak samo traktowałem swoich mentorów. Wybierałem z nich to, co było mi potrzebne. Miałem, jeśli chodzi o sport, drastyczną zmianę w moim życiu sportowym zrobił Christian Sandoz, trener z Francji. W 2007 roku byłem na pierwszym szkoleniu u niego. I ja pół roku później złapałem swój pierwszy medal Mistrzostw Europy. I ten człowiek, on nie zmienił totalnie mojego pojęcia o trenowaniu, tylko usystematyzował. Czyli powiedział, to robisz dobrze, a to robisz źle, to zrób tak, a to popraw. To zaczęło działać. I ja do dnia dzisiejszego posiłkuję się wiedzą innych sportowców czy trenerów z różnych innych dyscyplin sportowych. Lekkoatletyka, kolarstwo, sporty siłowe. Cały czas potrzebuję dietetycy, lekarze. Okej, brakuje mi wiedzy, okej, ten będzie wiedział, to do tego zadzwonię, z tym porozmawiam, z tym się spotkam. Cały czas, bo potrzebujemy tego typu rzeczy. No wiesz, ja do dnia dzisiejszego nie potrafię profesjonalnie posmarować swoich płuc w saniach. Nie potrafię i to jest bardzo skomplikowane i podejrzewam, że nigdy tego się tak dobrze nie nauczy, jak na przykład waxmeni Justyny Kowalczyk to robią, tak zwani waxmeni. Dlatego, jako anegdotę powiem, że w 2011 roku na Mistrzostwa Świata w Oslo, w Holmenkollen, które wygrałem, przyjechałem z dwoma flaszkami wódki Żubrówka, bo jest świetny gadżet, robi robotę, i waxman Marit Bierne smarował mi błozy. Także no, ja lepiej trafić nie mogłem. Tak. Bo to była taka sytuacja, kiedy do mnie zapytał, Igor, a komu ty smarujesz błozy? A ja próbowałem nieudolnie sobie posmarować. Mówię sobie. Mówię, chłopie, co ty robisz? No i więc ja mu dałem dwie flaszki. No był przeszczęśliwy, bo to polska wódka w Norwegii, wtedy bardzo ceniona. Posmarował, więc czasami, wiesz, trzeba szukać alternatywnych metod również. Super. Drugie pytanie macie, Jerzanowski. Może dwa pytania. Zacznę od tej części sportowo, przechodząc do biznesu, a później drugie pytanie. Mówiłeś, że dla ciebie jakby te dwie cechy, które jakby wspierają też tą przedsiębiorczość, to upór i zdolność do podejmowania ryzyka, czy chęć podejmowania ryzyka. No i teraz pytanie, czy to się wynosi z domu, czy to się wynosi przez jakiś bunt. Często gdzieś dyskutujemy, jak rozwijać postawy przedsiębiorcze u młodych ludzi, tak? Jak uczyć przedsiębiorczości. Pytanie, czy to się w ogóle da nauczyć, czy są jakieś sposoby, czy są jakieś elementy systemu, nie wiem, edukacji, które w zasadzie zabijają tą przedsiębiorczość. To jakby pierwsze pytanie w tym kierunku. Natomiast drugie chciałem zapytać o tych Rosjan, tak? No bo powiedziałeś, że zamknąłeś kontakty, z drugiej strony było takie działanie wrogie, my możemy powiedzieć bezrefleksyjne, ale czy po tym roku coś się tam zmienia, czy masz jakieś sygnały, że
że jacyś ludzie wracają, no bo rozumiem, że w przyszłości jakoś trzeba będzie też te relacje odbudowywać, więc to jest drugie pytanie. Dzięki. Wiesz co, na pewno dużo się wynosi z domu, ponieważ no moi rodzice mnie nauczyli na pewno szacunku do natury, bo większość życia wychowywałem się na wsi, mają leśniczówkę do dnia dzisiejszego moi rodzice w Dolinie Słupi, więc ja nauczyłem się, wiesz, w wieku, pierwsza rzecz, jaką pamiętam z dzieciństwa, to rozpalanie ogniska i łowienie ryby. Miałem ze 3 lata. Jak mi to, dla mnie to było czymś naturalnym, na przykład w wieku lat 14, mama mnie pyta, gdzie ty idziesz w nocy, Igor, na imprezę? Ja mówię, nie, szałas idę do lasu ogniskiego zbudować, będę spał w lesie. Sobie chodziłem zimą na przykład ze śpiworem do lasu, żeby sobie przy ognisku przekimać całą noc. Szkoła sportowa, bo ja zdawałem, moi rodzice są po Akademii Sztuk Pięknych, obydwoje. Oni chcieli też, żebym ja skończył tą szkołę. Ja byłem w 2 lata na SP i podziękowałem, bo to było zbyt nudno przy tej sztaluzy dla mnie. Chociaż rysowałem, do tej pory dobrze rysuję, miałem swoje 2 wystawy w wieku tam lat 20, grafiki robiłem i rysunek, ołówek i tusz. Ale to było zbyt dla mnie zbyt duża stagnacja. Nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba by jakąś analizę mi zrobić tak naprawdę, jak to się działo. Próbowałem w swoim życiu różnych rzeczy. Pracowałem jako płotwonurek, pracowałem jako alpinista. Szkoliłem się z zakresu ratownictwa medycznego również. Pracowałem w Monarze i poznałem różnych ludzi z różnych środowisk, z różnych części świata i to jest proces, który trwa cały czas. Ja to cały czas robię. Cały czas się uczę i poznaję. A drugie pytanie. Ja do dnia dzisiejszego mam taki systematyczny, stały kontakt z jedną dziewczyną z Moskwy, z Darią, która też się ściga psim zaprzęgiem, z którą mamy kontakt. I to jest ich jedyna Rosjanka, która ze mną utrzymuje stały kontakt. Dzwoni co jakiś czas, mówi jak jest, chce wyjechać z Rosji, boi się, jej wujek już jest wrobiony w morderstwo i dostał dożywocie. Oczywiście fake, tak? Więc każde podjęcie tego typu działań jest bardzo ryzykowne dla niej i dla całej rodziny. Wielu Rosjan po prostu milczy, bo się boi. Większość Rosjan z tego mojego świata zaprzęgowego, którego znałem, unika social mediów, bo nie może się na tym. Po prostu wolą się nie wypowiadać, bo jest to zbyt duże ryzyko. Oni mi tłumaczą, co mamy zrobić, jak my jesteśmy pod karabinem tak naprawdę w tej słonie. No ja mówię, no słuchajcie, no nie wiem, co macie zrobić. Wy jesteście, być może możecie ponieść bardzo wysoką karę za wyjście na ulicę, ale Ukraińcy ponoszą cały czas tą najwyższą karę, po prostu giną, więc. Więc ta wojna może się skończyć tylko i wyłącznie, jak całe społeczeństwo rosyjskie w dużych miastach, Petersburgu czy w Moskwie, to przynajmniej 80% wyjdzie na ulicę, ale nie wyjdzie, bo się boją, w dużej mierze się boją, a z drugiej strony też niestety część z nich ma po prostu przeprane głowy i wierzy w Rosję, wierzy w Putina. Ostatnie pytanie. Tam pan był pierwszy. Przepraszam, Karolinko. Dziękuję. Ja chciałem podrążyć ten wątek. A jak realnie duże są siły Rosjan, które przeszły na stronę Ukraińców i walczą jako biali? Jeszcze Białorusini tak samo. Jest to bardzo mały procent. Niestety jest to mały procent. Oczywiście wykorzystuje go się w propagandzie ukraińskiej bardzo mocno, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, natomiast nie jest to duży procent ludzi. Ty mówimy o kilku procentach. To pytanie było szybkie, więc dajmy szansę, jeszcze Karolina była. Czy to też będzie krótkie pytanie, Karolinko? Dobra, okej. Witam. Mam pytanko, co z tymi pieskami, które już niestety nie dają rady, gdzieś tam nie są wydolne, bo tak jak wspominałeś, non stop są badania, czyli takimi psimi emerytami. Co z nim dalej? Moje psy wszystkie mają u mnie psią emeryturę. To znaczy one systematycznie pracują do około 10 roku życia, natomiast te ostatnie 5 lat życia psa z reguły jest najtrudniejsze, bo trzeba mu najwięcej czasu poświęcić, ponieważ on bardzo często jakieś choroby wieku starczego, ten ma coś tam z kręgosłupem, tamten ma coś z, nie wiem, z jelitami, tamten z płucem, ten coś może z sercem. I tak one bardzo rzadko zapadają na takie choroby społeczne, psie społeczne, które są w środowiskach psów. Na przykład problemu ze stawami żadne moje psy nie mają, w ogóle, nigdy. Pomimo tego, że tak ciężko pracują. Żaden pies nie miał nigdy problemu ze stawami przez 20 lat uprawiania tego sportu. Każdy z nich ma psią emeryturę. Najstarsza obecnie moja suczka ma 14 lat, jeździ na każdy trening, nie ubieram jej uprzęży, ale ona, bo wiesz, za stara jest na bieganie w uprzęży, ale ona chce jechać na każdy trening, ja opuszczam luzem i ona zasuwa luzem sobie swoją trasę, ja opuszczam ją luzem, ona sobie robi 2-3 okrążenia, tyle chce, beze mnie, sama,
Ona chce pobiegać po prostu i koniec, kropka. Najgorzej, jak pies jest po prostu stary i wiesz, totalnie niewydolny, trzeba mu dawać leki, trzeba go... Najtrudniejsze w tym sporcie dla mnie jest podjęcie decyzji, kiedy temu psu trzeba pomóc odejść. Bo to jest najtrudniejsze. Wielu z nas ma psy i wiecie, że to jest najtrudniejsze. Niestety przy takiej ilości psów nie ma roku, bo moje psy są w różnym wieku. Najmłodszy ma 6 miesięcy, najstarszy ma obecnie 14 lat. Nie ma roku, żeby jakiś pies mi nie odchodził. We wreszcie mi odeszły 2 15-letnie najstarsze. Niestety musiałem pomóc im odejść, bo jeden miał nowotwór, a drugi miał wylew. No więc nie było wyjścia. To jak członkowie rodziny zupełnie. Tak, to jest zawsze mówię, to moje najlepsi kumple z pracy, nie? Po prostu. To jest część mojej rodziny, po prostu. Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie mamy tutaj kolegę. Ale mamy mikrofon, musimy dostać. Tutaj. O, super. Cześć, dzięki za dzisiejsze wystąpienie. Ja mam pytanie o te zmęczenie, które powstaje na saniach, bo ja lubię się bardzo zmęczyć, tak jak mówiłeś. Ktoś, kto czerpie te endorfiny, no potrzebuje tego, ale nie wyobrażam sobie tego, skąd ten wysiłek tutaj. Już ci mówię. Jeśli mówimy o klasycznym wyścigu psim zaprzęgu na saniach. Sanie są elastyczne, jak jazda na nich jest trochę jak na nartach biegowych. Jak na nartach, przepraszam, zjazdowe. One się kładą pod kątem 45 stopni w zakrętach. Więc utrzymanie pozycji stabilnej to jest napięcie całego ciała, bardzo męczące, 10 minut wysiłku, jesteś totalnie cały zakwaszony. To trochę tak jakbyś powiedział zawodnikowi motocrossu, przecież to motor jedzie, to nie jesteś zmęczony, a ten człowiek jest totalnie zakwaszony. To samo jest na saniach. Po drugie, na każdym prostym odcinku są kiki, kopnięcie. Ja cały czas odpycham się od śniegu, jakbym jechał na przykład na klejnodze, trochę na tej zasadzie. Czyli cały czas wysoko, na zmianę 5 kopnięć, na przykład lewą nogą, 5 prawą. Przy każdym prostym odcinku. Podbiegi i ściany, to ja pcham sanie z moimi psami. Ja biegnę sprintem pod górę. Więc moje tętno z wyścigu to jest maksimum. To jest 95% maksymalnego. Powiedzmy moje tętno maksymalne 190, średnie z wyścigu 180. Tak? Jeśli mówimy o dyscyplinie letniej, na przykład bike jogging, gdzie wykorzystuję psa i rower na sprincie, no to wysiłek stricte kolarski. Ja po prostu daję z siebie maksymalnie tyle, potrafię przez 10 minut sprintu, a mój pies mnie wspomaga, więc razem jesteśmy totalnie umęczeni na linii mety. Jeszcze tylko tak szybko. To może to będzie takie niepopularne pytanie, ale po co robisz to, co robisz, jeśli chodzi o Ukrainę? Po co ryzykujesz? Ja zakładam, że chęć pomocy, ale co ci dodaje osobiście? Czy to te ryzyko? Bo coś musisz na pewno osiągać dla siebie, bo ja jak chciałem pomagać, no to siadłem do konta i przelałem pieniądze. A ty jeździsz tam, może nie linia frontu, ale blisko i się zastanawiam, mam kolegę, który to sam robi, chcę mu zadać pytania, tylko on cały czas jest na Ukrainie. Wiesz co, po pierwsze tak, nie mam pieniędzy, żeby przelać. No to mówię, inaczej pomogę, tak? Pojadę tam. Bo to widzę, że brakuje pieniędzy na konwoje, na paliwo, na sprzęt i tak dalej, na naprawy samochodów. Więc mogę w ten sposób pomagać. Ludzie, wbrew pozorom, nie ma wiele ludzi, którzy tam jeżdżą. I zobaczyłem, że jak pojechałem po raz pierwszy na granicę, zobaczyłem, o kurde, tyle ludzi stoi przy granicy. Minął miesiąc, mało kto już zaczął, coraz mniej tych ludzi. Teraz, pamiętam, miesiąc temu rozmawiałem z moją koleżanką, która mówi, super, że nam pomagacie. Bo tylko wy pomagacie. Ja mówię, my, czyli Polacy. Nie, ty. Mówię, jak ja? No tylko twój zespół tu do nas jeździ. A w czerwcu to mieliśmy, kurde, pielgrzymki z całej Europy. A teraz już nikogo praktycznie nie ma. Tylko było to modne kiedyś, a teraz tak, to przestało. Minutę. Dobra. W maju pojechała z nami bardzo znana top modelka. Partnerka bardzo znanego celebryty. No nie wiem, to było wypełne. Albo nie, nie mogę tego powiedzieć, bo to pójdzie przecież. I ona pojechała z nami, zrobiła świetną robotę, pomogła nam na Ukrainie i więcej jej nie widziałem. Ona napędza social media niektórym osobom. Dokładnie. Nie, nie chcę tego tak nazywać, ale po prostu zniknęła, tak? Po prostu zniknęła, totalnie odcięła się od Ukrainy. Pojechała raz, pomogła, zrobiła akcję. Hałas był przez tydzień, świetny hałas był, naprawdę było mocno, a później nagle totalna cisza i zero zainteresowania tematem. Tak jak mówisz, są ludzie, którzy się na tę chwilę, przez chwilę wylansują, natomiast to jest ciężka robota. Ja, słuchajcie, w poniedziałek wróciłem z Mistrzostw Europy, w Niemczech był Mistrzostw Europy, udało mi się przywieźć złoto i brąz i od poniedziałku do niedzieli pakowałem codziennie od rana do wieczora nasz team, czyli załatwianie wszystkich rzeczy logistycznych po Trójmieście, złożenie sprzętu, segregacja, pakowanie, w niedzielę ich wypuściłem, w niedzielę zrobiłem pierwszy trening, wczoraj w niedzielę zrobiłem pierwszy trening od tygodnia z moimi psami, bo nie miałem czasu. To jest po prostu orka. Moja ekipa do mnie dzwoni, Igor, nie spaliśmy całą noc, dopiero dzisiaj prześpimy, jesteśmy z dostawami. No, ja wiem, że trzeba tym ludziom pomóc, bo mam z nimi pośredni kontakt. Jak słyszysz, ktoś do ciebie, znasz tych ludzi osobiście, rozmawiasz z nimi, widzisz, nie ma co jeść, jest mu zimno, on jest chudy, jego psy są chude, nie wiem. Tam chłopak, dowódca jednej z brygady dzwoni do mnie, bo się cieszy, że im noktowizory zawieźliśmy. Mówi tak, Igor, a nie masz kurtki? No wie co? Kurtki, ciepło i skarpet. Ja mówię, no chłopie, no jasne, zaraz coś znajdę, nie? Więc to są takie problemy, które dla nas są
Bochowski, no zaraz sobie ubierzesz ciepłą kurtkę, nie? On po prostu nie ma ciepłej kurtki. Jest na froncie. Ostatnie pytanie, Tomek. Tomku. Bardzo, bardzo dziękujemy. To po pierwsze. Ja myślę, że taki krótki wstęp, bo jakiś czas temu rozmawiałem z panem Rafałem Sonikiem, który też bardzo mocno się angażuje i też w sporty ekstremalne i też adrenalina, ale czuć bardzo ogromne pokłady wartości i pasji i odpowiedzialności też w tym, co robisz. Pytanie mam takie łączone. Dużo mówisz o wartościach, które dzisiaj są potrzebne młodzieży i czy gdzieś kiedyś masz w zamyśle to, żeby być taką osobą, która nie tylko mówi do przedsiębiorców, ale też do młodzieży? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, bo tak jakby kontakty biznesowe na pewno się skonsumują, tego jestem pewien, tego ci bardzo życzę i trzymam kciuki, żeby się ekosystem wartości obronił, bo na pewno będzie wielu chętnych. Natomiast drugie pytanie takie sportowe, mówiłeś o Biergen, była Biergen i Kowalczyk, cała Polska tym żyła. Chciałbym ciebie zapytać tak sportowo, kto był twoim największym rywalem? Bo na pewno ktoś taki był. Z tego się też rodzą czasami przyjaźnie. Okej, okay. Pierwsza część pytania odnośnie młodzieży. W 99 roku napisałem program Pasja do Urzędu Miasta w Sopocie jako alternatywa dla od używek dla młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi. Przez 8 lat pracowałem dla miasta Sopot, prowadząc swój klub sportów ekstremalnych Tracker, czyli krótko mówiąc, była u mnie młodzież, która nie pokończyła szkół, po poprawczakach, uzależniona po odwykach, złodzieje, bandyci, chuligani z meczy i tak dalej. Oni do mnie przychodzili po dużą dawkę adrenaliny. Oni mieli tę adrenalinę w postaci skoków na linach, nurkowania, wspinaczki, jazdki, survivalu i tego typu rzeczy. I to doskonale działało. Więc ja mam jakby doświadczenie z pracy z młodzieżą. Obecnie w moim klubie sportowym część dzieciaków to jest młodzież ze wsi. Tam mam dosłownie kilku, bo to nie jest popularny sport. Więc mam kilkoro dzieci z wieku 12 lat, którzy u mnie stawiają pierwsze kroki z psimi zaprzęgami i jeżdżą ze mną na zawody. Tak myślę, bo uwielbiam pracę z dzieciakami, więc może kiedyś zresztą tak jak się wrócę na większą skalę. Jeśli chodzi o drugie pytanie, związane było z... Największym rywalem. Największym rywalem, tak, oczywiście. 2007 rok wygrywam pierwsze Mistrzostwa Europy, bo w naszym sporcie, jeśli chodzi o klasyczne zaprzęgi, kiedy mamy tych psów tam 6, 4, 8, nie ma podziału na płeć. Podział na płeć jest tylko jak jest pies i rower albo narciarz i pies, kiedy mamy tak zwane indywidualki, czyli pracę na wyścigu z jednym psem, bo siła fizyczna faceta jest często większa, dlatego jeśli jeździmy na wyścigi z na przykład pies i rower, to jest podział na płeć. W zaprzęgach klasycznych nie ma podziału na płeć. I moim rywalem, taką legendą, o której czytałem, była Lena Boysen. Norweszka, która w ogóle w latach 80. jak wymyśliła ten miks, ta gra harta i wyżła. I ja z nią wygrałem. I to było coś w ogóle dla mnie niemożliwego, dla niej również. Totalnie, bo to ktoś z Polski, tak? Ale słuchajcie, ja wygrałem na pierwszym sprzęcie wyprodukowanym przez siebie. Prototyp. Ja ograłem na tym sprzęcie i pamiętam po zawodach mnie przyszła, powiedziała starsza ode mnie wtedy, to jest 10 lat, mówi, pokaż mi ten sprzęt. Ja pokazuję ten sprzęt, ona oglądała i mówi tak. I teraz jest już okej, ale wtedy był konflikt. Zrobimy tak, daj mi ten swój sprzęt, a ja dam ci jednego ze swoich psów. No jak to? Jak można oddać psa za sprzęt? Dla mnie to było, kurde, to Skandynawia, pamiętacie, zimny chów. Zupełnie inne podejście do zwierząt. Bardzo wysoki dobrostan, wszystko zapewnione mają tam zwierzęta, ale jak już nie biega, to mogę tobie oddać, bo już nie biega. Ja nie oddam nic swojego psa. A ja wziąłem ją pod włos, mówię, dobra, okej, ja sprawdzę, czy mogę zrobić trening. Wiedziałem, że są potwornie szybkie. Mogę zrobić trening, możesz, wybierz sobie jednego z nich. Zrobimy trening, mówię, kurde, ale te psy idą, jak one pracują, mówię, genialne są. No ale nie zagra z nią w tak, jak ona by chciała. Ona mówi, jak? A ja mówię, sorry, za wolne dla mnie. No i wiele lat się układaliśmy, tak? Teraz jest już, powiedzmy, jest dobrze, tak? Ona się już wycofała po paru latach ze sportu. Jej syn jest teraz bardzo dobrym zawodnikiem. Czasami z nim przegrywam, bardzo dobry jest jej syn, oczywiście. No ale już tam takie relacje są zimne, nie? Powiem jak skandynawskie. Bardzo dziękujemy w takim razie. Dziękuję, Igorze. Bardzo. Cieszę się, że byłeś naszym gościem. Mam na to historię.